wiezie, wiezie mi wianeczek roz, rozmarynowy. Jedzie, jedzie mazureczek, wiezie, wiezie mi wianeczek roz, rozmarynowy. Przyjechał w nocy, koło północy. Przyjechał w nocy, koło północy. Stuka, puka w okieneczko, otwórz, otwórz, kochaneczko, koniom wody dać. Stuka, puka w okieneczko, otwórz, otwórz, kochaneczko, koniom wody dać. Żebym chłopcom nie dawała, trzeba jej się bać. Kiedy mama zakazała, żebym chłopcom nie dawała, trzeba jej się bać. A ty się nie bój, siadaj na koń mu. A ty się nie bój, siadaj.
sprzedają na nią zboże gorzałka, zawsze dobra jest. Bo ją piją gospodarze i sprzedają na nią zboże gorzałka, zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo gosposie ją pijają, masło jaja za nią dają. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo gosposie ją pijają, masło jaja za nią dają. Gorzałka zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo chłopaki ją pijają, jak popiją to kochają. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo chłopaki ją pijają, jak popiją to kochają. Gorzałka zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo ją piją też artyści, bo gorzałka gardła czyści. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo ją piją też artyści, bo gorzałka gardła czyści. Gorzałka zawsze dobra jest. Jeden od nas nie potrzebuje, a jednak cieszy się, gdy człowiek mówi Bogu
Dzięki Ci, Panie, za to wszystko, co od Ciebie mam. I zdrowie, i pokój serca, i radość, ale też dobra materialne i to, że ziemia przeżywa owoce. Dzięki Ci, Panie. Chcemy tak właśnie przeżywać to rzymki, najpierw jako wdzięczność wobec Pana Boga, a potem uznanie dla rolników za ich pracę, czy w czasie żniwnych prac. Powinniśmy też być przygotowani, bo jest potrzebny nam taki dar z serca do Pana Boga. Polski Bielżynki mówił, trwają od 34 lat nieprzerwanie. W czasie wojny chodziła garstka szaleńców z Warszawy na Jasną Górę. Kilka osób. Thank you.
Thank you.
mi ziemniaczki w mundurkach, szpitalec i babci Dani. Także zapraszam, ja wiem, ale będzie i za ziemniaczki. Dziękuję ślicznie, zapraszam ponownie do restauracji. Ale już im drogi macie. Jak zwykle z gościnnego, zawsze gościnnego Jemiołowa serdecznie i gorąco witamy wszystkich zgromadzonych na tym placu Dożynkowym, na tym pięknym placu przy pięknej scenerii. Myślę, że to Państwo zdążycie jeszcze ochłonąć i przytaknąć. Drodzy Państwo, to już piąty raz z rzędu spotykamy się w takich okolicznościach i z takim rozmachem. To już piąty rok z rzędu, gdzie gościmy Państwa w sposób wyjątkowy przy, jak widzicie, wielu atrakcjach. Jeszcze nas wiele czeka przed nami, wiele pięknych i okazałych konkursów, między innymi na złotą